Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek kursu na wnętrze. Jest to odcinek numer 19, w którym będę opowiadała Wam o tym, jak urządzić wnętrze w budżecie 1500 zł za metr kwadrat. To będzie oczywiście tak około 1500 zł. Ja też powiem więcej na ten temat. Pokażę to na przykładzie budżetu, który Wam udostępniam. Ten budżet możecie pobrać na stronie atoato.pl. Wejść w zakładkę blog i tam jest artykuł, który jest zatytułowany budżet i w nim właśnie opowiadam, jak liczyć koszty, na co zwrócić uwagę i tam jest do pobrania również wzorcowy taki Excel, na którym ja będę dzisiaj pracowała. Oprócz tego będę pracowała na takim budżecie, który już kiedyś powstał, żeby Wam pokazać, jak taki budżet tworzyć, moderować, na co zwrócić uwagę i jak, obojętnie jaki macie budżet, jak sobie poradzić właśnie z liczeniem kosztów. Tutaj mamy dwa budżety, które chciałabym Wam pokazać. To jest pierwszy przykład, taki realistyczny, który stworzyliśmy. Tych budżetów tworzymy bardzo dużo, to jest około 86,5 m². A tu jest wzór, który ja udostępniam wszystkim osobom na mojej stronie. Po oczywiście zapisaniu się, podaniu maila, na który ma to przyjść. Zobaczcie, jak wejdziecie na stronę ATO, sekcja blog, może kliknę. I tutaj mamy budżet, kosztorys, koszty remontu. Zobaczcie, kliknijcie sobie w to. Tu macie artykuł, jak te koszty policzyć i na co zwrócić uwagę, a tutaj możecie pobrać sobie ten kosztorys. I teraz tak. Nie wiem, z jakimi metrażami się zmagacie, ale im mniejszy, zasada numer jeden, im mniejszy metraż, tym te ceny za metr kwadratowy wykonawstwa będą większe. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli mamy mniejszy metraż, czyli na przykład mamy 45-metrowe mieszkanie, a tutaj będę pokazywała 85-metrowe mieszkanie, to i tak potrzebujemy, najczęściej jest bardzo podobna, może być bardzo podobna ilość pomieszczeń. Oczywiście przy 80 może być ich więcej, ale jeżeli weźmiemy 45, 55 i 60 metrów, może się okazać, że mamy salon z otwartą kuchnią, że mamy sypianie, dodatkowy jeden pokój i łazienkę i korytarz. Więc ilość drzwi na przykład będzie podobna. Troszeczkę zwiększa nam się w zależności od metraża, metraż podłogi, ale będziemy potrzebowali do tego samego metraża w tym samym wnętrzu to taką samą tak naprawdę sofę. Czyli sofa sztuk 1, stół sztuk 1, krzesła sztuk, nie wiem, 6, drzwi sztuk, tak jak już mówiłam, 4, kuchnia sztuk 1. Oczywiście ona może być troszkę większa, mniejsza, ale najczęściej będzie miała te same sprzęty, tak? Czyli zmywarka, piekarnik, umywalka i tak dalej. Będziemy mieli liczbę tych wszystkich produktów bardzo podobną. Małe różnice będą tylko, znaczy małe, no w zależności od tego, jaki metraż, różnice będą tylko i wyłącznie w powierzchni, na przykład malowania, szpachlowania i tynkowania ścian u wykonawcy, czyli tu mogą być jakieś koszty w zakupie podłogi, której będziemy musieli mieć więcej, w listach przypodłogowych i tak dalej. I tak naprawdę bardzo dopiero od jakiegoś większego metraża możemy te koszty spokojnie pomniejszyć. I ja pokażę Wam 160 metrów dom, w którym wyszło około 1800 zł za metr kwadratowy. Przy już wielu różnych bajerach budżet podstawowy był taki, że można byłoby to zrealizować za 1500 zł. Ale to jest 160 metrów. I teraz dom do zaprojektowania, który nie będzie miał 160 metrów, tylko będzie bardzo malutki, wiecie, parter 50, piętro 50, około setka, może nam wyjść w bardzo podrobnym budżecie, dlatego przeliczanie stricte tylko na metr kwadrat nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ale pokazuje i ułatwia nam przeliczenie całych tych kosztów. Ja tylko sobie sprawdzę, czy są jakieś komentarze. Okej, nie ma, dobra. Jakbyście mieli jakieś komentarze, to Was zapraszam. I teraz tak. To, co jest dla mnie tutaj najważniejsze, żeby Wam przekazać. Jak zaczynamy cały proces liczenia kosztów, czyli
stworzenia takiego, zobaczcie, takiej tabelki, w której mamy te wszystkie elementy, to część z nas może od razu już odpłynąć, powiedzieć, nie, 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 to nie dla mnie, ja w ogóle nie lubię tabelek, zresztą tak jak ja, Excela i tak dalej. Wierzcie mi, że da się to pokochać, jeżeli ktoś Wam pokaże, ja spróbuję to dzisiaj zrobić, że dzięki temu, że sobie to wpiszecie w te tabelki, których tak bardzo nie lubicie, przeliczycie te wszystkie elementy, będziecie mieli o wiele większą szansę na to, żeby zrealizować ten dom, mieszkanie Waszych marzeń. Więc tutaj pogrupowanie tego i zaplanowanie tego wcześniej, chociaż wydaje się Wam teraz mega skomplikowane, może Wam ułatwić sprawę. I teraz jak to można zrobić? Można to zrobić... Oj, widzę, że tutaj mi OSB wysiada. OBS. Sprawdzę sobie tylko... Sprawdzę sobie tylko dlaczego. Okej. Co tu się dzieje? No tak bywa. Jeżeli mam 86 metrów mieszkanie i pomnożymy sobie to, weźmy sobie kalkulatorek, 83, mogę też mnożyć 80, tak? 80 metrów razy 1500. Ojej. Powiedzmy, że chcemy coś takiego sobie sprawdzić. Chociaż najczęściej robimy na odwrót. Mamy główną kwotę i dzielimy ją przez metraż. Powstaje nam około 130 tysięcy. I teraz te 130 tysięcy to jest moim zdaniem takie minimum minimum. Wpisujemy sobie je tutaj gdzieś na końcu tabelki, na początku tabelki, żeby nam to nie uciekło. I teraz skąd się biorą te kwoty? Jak w ogóle obliczać, że coś kosztuje ileś za metr kwadrat? W internecie znajdziecie takie opcje, takie artykuły, czy jakieś takie przykłady, gdzie ludzie opisują swoje jakieś doświadczenia. Są opisy deweloperów, są opisy architektów, że na przykład możemy zrealizować jakiś tam projekt za 1000 zł za metr kwadratowy. Ale jak ja opisuję teraz ten budżet, który ja Was chcę teraz nauczyć, pokazać, jak go robić, to jest budżet, który powinien zawierać tak naprawdę prawie wszystko. Ja nie będę tutaj pokazywała żarówek, pominę ten temat, może jakichś, nie wiem, poduszek, sztućców, jakichś naczyń, to takich rzeczy drobnych nie będę w ogóle liczyła. Chociaż żarówki też można przeliczyć w zależności od tego, jakie będziecie chcieli mieć oświetlenie. Ale skupię się na tym, żeby w tym metrze kwadratowym, który będziemy omawiali, było wszystko. Czyli zarówno robocizna, farby, kleje, wszystkie meble, lampy, podłogi, listwy, schody, kominek, wkład kominkowy, obdowa kominkowa, elementy, które są dekoracyjne na kominku, tak? Wszystkie te rzeczy, cała ta robocizna, montaż na przykład mebli, żeby to nie był taki budżet, który jest wybiórczy i wtedy nam rzeczywiście może wyjść 1000 zł czy tam mniej za metr kwadratowy, tylko taki, który zawiera wszystko. I też w internecie znajdziecie takie opcje, że będą na przykład pakiety, ktoś będzie miał pakiety wykończenia pod klucz. Często deweloperzy mają jakiś taki wyższy standard. Wtedy czytamy, ja już kiedyś o tym mówiłam, że tu jest pakiet, nie wiem, za 600 zł, za 900 zł i za 1600 zł pod klucz. Ale to, że są te pakiety, to one nie oznaczają, że my wejdziemy do gotowego, skończonego domu, w którym nic nie trzeba wkładać. Przeczytajcie dokładnie sobie, jakie tam są opcje. Najczęściej jest to opisane w ten sposób, że mamy zrobione ściany, podłogi, elektrykę, włączniki, drzwi, są zrobione łazienki i czasami jest zrobiony aneks, na przykład kuchenny. Ale nie mamy sof, nie mamy tych wszystkich lamp, nie mamy foteli, regałów, sypialni, łóżek, zagłówków, dopasowanego oświetlenia przy tych łóżkach, włączników idealnie dopasowanych do łóżka, gdzie leżymy i sobie możemy włączyć i wyłączyć światło z pozycji leżącej. Tego wszystkiego, no chyba, że ustalicie oczywiście z elektrykiem przed zrobieniem remontu, ale tych wszystkich elementów, tych mebli, dodatków, tego nie będzie. Czyli będą jakieś podstawy, wyjdzie to nam około 1500 zł za metr kwadratowy, tak jak podaje tam dany sprzedawca, ale to nie jest kompleksowe. To, co ja teraz pokazuję, to jak zrobić taki budżet, w którym będzie wszystko i w zależności od tego, czy macie mieszkanie w stanie deweloperskim, czy sami budujecie dom, możecie sobie dzięki temu to policzyć. I ten wzór, który ja udostępniam, wygląda tak. On jest podzielony na trzy rubryki w trzech odcieniach,
które pokazują, że to samo wnętrze można urządzić w trzech różnych budżetach. I zobaczcie, pierwszy budżet 112 około tysięcy, 180 tysięcy, 380 tysięcy. Mieszkanie, które tutaj mamy, ma około tam pomiędzy 70 a 80 metrów. Czyli tu nam wychodzi niecałe około 1400 za metr kwadrat, 2200 czy 900. I teraz dlaczego ja to pokazuję i Wam to udostępniam? Żebyście zobaczyli, że pewne sumy pieniędzy, one się nam nie zmienią, bo jeżeli weźmiemy sobie robociznę, to metraż nam się nie zmieni. W jednym, w drugim i w trzecim pakiecie teoretycznie będzie tyle samo. I wszystko zależy od tego, jakiego wykonawcę weźmiecie. Czy jesteście z dużej miejscowości, czy z małej. Czy są to wykonawcy pojedynczy, czyli każdy robi jakiś kawałek, czy to jest jakaś kompleksowa firma. Niektórzy mogą być bardzo tani, różnie bywa z jakością, nieraz jest tragiczna, nieraz jest doskonała, ale za to na przykład pan z synem robi na to przez pół roku albo rok. Więc jeżeli mamy czas, możemy sobie na to pozwolić, możemy wziąć osoby, które będą nam dłubać w cudzysłowie forever, a dzięki temu zaoszczędzimy. Jak nie mamy tego czasu, a chcemy mieć dobrą jakość, no to musimy wziąć kogoś, kto jest droższy. Ale tutaj o wykonawcach nie chciałabym mówić. I teraz zobaczcie, listwy przypodłogowe mogą być w różnej cenie, ale mogą być też takie same. Drzwi mogą być droższe i tańsze, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj drzwi. Metraż nam się tutaj nie zmienia, ale podłogi możemy mieć za 70, 80, 120, 300 i tak dalej. I w górę wręcz. Bo te budżety, które tutaj pokazuję, one wcale nie są jakieś bardzo olbrzymie i tutaj dużo rzeczy generują nam drogie meble. Jeżeli byśmy sobie spuścili tą cenę z tych mebli, to na pewno stać by nas było na lepsze podłogi. I te elementy tutaj wszystkie po kolei wypisujemy. I teraz podam Wam przykład. Aha, nie widzicie mojego ekranu. O kurczę. Jak to znowu? Ja teraz zrobiłam sobie nowy typ studio i teraz zapominam, cześć Kasiu, i zapominam Wam pokazywać to, co jest na ekranie. To jeszcze raz Wam to udostępnię. Chyba, że przechwytywanie mi zniknęło. Bo tak też może być. Zniknęło mi, słuchajcie, przechwytywanie ekranu. Będę miała problem, żeby Wam to wszystko pokazać, słuchajcie. Już chyba teraz tego nie naprawię. Chociaż... O, okej. Mam. Super. Dobra. Wrócę do mojego Excela i jeszcze raz, zobaczcie, tutaj mamy gotowy wzór i mamy pewne kwoty, które się nie zmieniają, tak jak tutaj, 40, zobaczcie, robocizna. Tu są elementy, o których mówiłam, podłogi za 70, 120, 300, drzwi z montażem, ale one mogą mieć jeszcze wyższe kwoty. I tutaj te wszystkie liczby, pomimo że tych elementów mamy tyle samo, mogą dawać nam na samym końcu zupełnie inny efekt. I w zależności od tego, czy sofa w gabinecie jest jakaś, nie wiem, bardzo tania, kupiona na Allegro z Ikei, czy jest rozkładana jakaś też niedroga z Ikei, czy troszkę droższa, lepsza, powiedzmy za 2700, to te sumy, te kwoty dają nam tutaj tą liczbę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak, porządna sofa za 2700, nie da się. Weźmy coś, co naprawdę będzie świetne, wygodne i gościom będzie się dobrze spało. Najtańszy widzieliśmy za 5000. Okej, możemy wpisać 5, nawet możemy wpisać 10. Tylko kwestia jest taka, ile tych pieniędzy mamy. I dla jednych dana kwota za dany produkt będzie olbrzymia i bardzo duża, a dla drugich będzie jakaś mała, podejrzanie mała i nie będą chcieli z tego skorzystać. Przejdę tutaj do tego budżetu. I teraz jak to sobie najprościej stworzyć? Ja zawsze Wam pokazywałam w lekcji chyba numer 1, w kursie lekcja numer 1, szukanie inspiracji. Nie jestem pewna, ale chyba tak.
I tak inspirację proponowałam Wam, żebyście tworzyli moodboardy albo tworzyli sobie katalog na Pinterestie. I ja mam tutaj katalog utworzony, w którym mam różne produkty, które pasowały mi do jakiegoś wnętrza. I te produkty tutaj sobie przypinowałam. Te produkty mogą być w dużej ilości, może naprawdę być ich trochę więcej, ale później musimy zrobić selekcję. Następnie wzięłam sobie Excela takiego wzorcowego, wyczyściłam sobie te rubryczki, skopiowałam sobie, wyczyściłam. Zobaczcie, tutaj na dole mamy takie arkusze i możecie sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy w arkusz i zrobić sobie na przykład kopiuj do i albo duplikuj i zrobić sobie duplikat i na tym duplikacie usunąć sobie te elementy i zacząć pracować na świeżo. Ja teraz pracuję na Google Dysk i Wam polecam. Jest to wszystko wygodne w chmurze. Wystarczy się zalogować za pomocą Gmaila. To jest darmowe konto. Ale możecie też ściągnąć to na dysk i pracować normalnie w programie jakimś Office, Open Office i tak dalej. I wypisujemy sobie wszystko, co potrzebujemy. My mamy gotowy wzór, macie wzór ode mnie. Możecie tylko dopisać te pomieszczenia i te produkty, których nie macie. Czyli ja mam tak. Materiały ogólne podstawowe, mam korytarz w moim projekcie, mam WC parter, mam schody i schowek, mam salon, mam kuchnię, sypialnię z garderobą, gabinet, łazienkę na piętrze. Tutaj w budżecie sobie wypisałam, że mam nawet więcej niż my tutaj omawiamy, ale no, wyszło nam około 115 tysięcy, tutaj mamy budżet dodatkowy, czyli prawie w tych 130 tysiącach się tutaj mieścimy. Tu mamy jakieś rzeczy, które sobie później będziemy chcieli dokupić. I wypisujemy sobie wszystkie pomieszczenia. Czyli jeżeli nam brakuje jakiegoś pomieszczenia, nie wiem, mamy dwa pomieszczenia, możemy sobie skopiować okienka. Tu już nie będę akurat Was uczyć Worda, ale tu mamy, zobaczcie, wstaw powyżej, można sobie jakieś okienka dorobić. I skopiować sobie cały, na przykład cały pokój dziecięcy, który tutaj, nie wiem czy mieliśmy jakiś, albo salon, albo kuchnia, sypialnia. Powiedzmy, że mamy dwie sypialnie. Kopiujemy sobie całe te dwie sypialnie, albo na przykład dwie łazienki i tworzymy kolejny jak gdyby zestaw, żeby mieć tych pomieszczeń więcej. I zaczynamy sobie sprawdzać, czy produkty te przykładowe, które ja podałam, mamy czy nie mamy. Ja tak może zrobię na podstawie mojego Excela, a oczywiście możecie wziąć też kartkę papieru i sami sobie to wszystko wypisać. I wypisujemy podłoga. Na podłodze akurat my chcemy mieć płytki, ale możecie wpisać sobie na przykład deska, panel albo znak zapytania. Podłoga, panel z jakimś z transportem, bo mamy piętro, więc chcemy na piętrze to mieć. Listwa przypodłogowa, drzwi z montażem, osprzęt elektryczny, bo akurat chcemy wymienić cały. I ekipa remontowa, farby, kleje, fugi, to wszystko, co oni będą potrzebowali. Wchodzimy na korytarz. Na korytarzu chcielibyśmy mieć jakieś lustro, oświetlenie, jakąś lampę sufitową, wieszak. Chcemy mieć jakieś dekoracje, plakaty, ozdoby, ramki. To też te elementy tutaj sobie wypisujemy. Wchodzimy do łazienki. Płytki na podłogę, płytki na ścianę, jakieś dekory. Ja mam tutaj już bardzo dużo szczegółów, ale jak tworzycie taki wzorcowy plik, to wystarczy, że zrobicie tak jak tu. Płytki na podłogę, płytki ścienne. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Jak macie rzut, ten rzut, o którym mówiłam też przy układzie funkcjonalnym, jak omawiałam w jednej z lekcji kursu, także też możecie sobie to sprawdzić i znaleźć, czy jak robicie wszystkie produkty i szukacie inspiracji na tapie Pinteresta albo jakiegoś innego folderka, to macie od dewelopera, albo przynajmniej musicie zmierzyć, jeżeli nie macie, metraż danych, słuchajcie, pomieszczeń. I ten metraż jest właśnie nam w łazience potrzebny. Czyli jeżeli wiemy, że na podłodze mamy 6,8 metra kwadratowego, to tutaj właśnie wpisujemy sobie podłoga, że około mamy 7 metrów plus 15% zapasu, daje nam tam powiedzmy 8 metrów. Tu akurat mamy podane, że płytki kosztują 40 zł, ale jeżeli Wam się spodobają droższe, wpisujecie tutaj kwotę i mnożycie to razy to daje na to. I tak punkt po punkcie wypełniacie cały kosztorys. Jedziemy dalej. Płytki ścienne. Jak obliczyć metraż
płytek na ścianie. Nawet jeżeli na początku nie chcecie mieć płytek wszędzie, to i tak możecie założyć, że policzycie sobie obwód, czyli te wszystkie ściany naokoło, razy wysokość. To da Wam metraż jakiś konkretny. Zobaczcie, Wam tutaj pokażę. My mamy tu, powiedzmy, bardzo mało tych płytek. Mamy 8,28 plus jakiś zapas, to jest 9. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe, czyli około 12 metrów kwadratowych. Płytki kosztują tyle, wpisujemy sobie tą kwotę tutaj. Tu jest tych płytek na ścianie mało, ale my jak sobie pomnożymy większą ilość, to nawet jak odejmiemy, to po pierwsze będzie tańsza robocizna, a po drugie no mniej wydamy na płytki i na klej i fugi. Ale jeżeli nie wiemy jeszcze na samym początku, co będziemy chcieli robić w tej łazience, bo dopiero sobie tworzymy ten pierwszy budżet, to będzie nam po prostu łatwiej zobaczyć, jak każda ta jednostkowa mała kwota wygeneruje nam dużą kwotę, czyli może spuchnąć do dużej kwoty. I spotykam się z takimi właśnie opiniami, że no... Ale ja się jeszcze nie spotkałam, żeby ktoś bez budżetu był w stanie zrealizować to w budżecie, jaki posiada. Czyli mam, nie wiem, 100 tysięcy i zrobiłem to 100 tysięcy. Zawsze ten budżet był przekroczony. I najczęściej był on przekroczony o 100%, słuchajcie, 100%. Czyli ktoś miał 100 tysięcy, ale jak po 3 latach pomieszkał i wszystko policzył, to mu wyszło na przykład 250. Naprawdę. I teraz skąd to się bierze? No jakimś cudem generujemy te pieniądze, jeżeli wiemy, że musimy, to jakoś je tam przyciągamy, więc zarabiamy. Ale lepiej jest zaplanować to wcześniej. Nawet jeżeli chcemy coś zrobić później, to możemy zrobić sobie, zobaczcie, budżet jeden, a tutaj budżet dodatkowy. Czyli to, co możemy sobie kupić później. Na przykład, zobaczcie, szafka na buty w korytarzu. Chcemy sobie ją kupić później. Wieszak jakiś na ścianie, ramka, grafika. Możemy to zamówić później. Pokażę Wam tutaj przykład. Stojak na papier, szczotkę i dodatki. No ktoś powie, no ale ja muszę mieć ten. To od razu ja przecież użytkuję. Okej, okay, ale czy to będzie za 20, czy za 200, czy za nawet 2000? Możemy to ustalić też później. Możemy kupić teoretycznie jakiś tam drobny element, który jest potrzebny, albo wziąć coś z domu, a później dokupić coś, co będzie ze stali nierdzewnej, eleganckie, chromowane, żeby nie, jak najmniej było tych substytutów. Może akurat ze szczotką to był średni przykład. Zaraz zobaczymy coś innego. Schody, schowek. Zobaczcie, schody, schowek. Możemy to odłożyć na później, prawda? Możemy te rzeczy kupić sobie później i zrobić w budżecie dodatkowe. Stolik kawowy. Jeżeli nam się jakiś marzy i chcemy go kupić później, albo bierzemy tymczasowo jakieś meble z domu, bo chcemy zaoszczędzić, też możemy sobie je wpisać tutaj w budżecie dodatkowym, że będziemy to realizować w kolejnym jakimś etapie. I teraz tak. Na co trzeba zwracać uwagę? Oprócz tego, że macie tutaj ten wzór, który Wam pokazuję, możecie tutaj dopisywać różne rzeczy. Na przykład możecie dopisać, że nie macie wanny, tylko macie kabinę prysznicową. Albo że macie walk-in, który będzie o wiele tańszy. Ja to pokażę tutaj. I troszeczkę może w łazience Wam pokażę, bo łazienki są dosyć problematyczne. Łazienka piętro. Płytki naścienne, płytki podłogowe, płytki ścienne jakieś dekoracyjne. Bardzo często są liczone na sztuki. Wydaje nam się, że o, ten plaster to on kosztuje. Ten taki plaster ozdobny, on kosztuje tam 60 zł, jak to będzie. Ale jak policzymy metry, to wychodzi nam na przykład 3,5 tysiąca, 6,5 tysiąca, 12 tysięcy. I później jak na forach widzę, czy mi wystarczy 10 tysięcy na łazienkę, to sobie myślę... aha, i ktoś jeszcze pokazuje mozaiki, to ja myślę, no nie ma takiej opcji, tak? Więc tutaj naprawdę trzeba się zastanowić nad doborem tych elementów. Bateria wannowo-prysznicowa, tak? Czy on będzie na tyk, czy pod tyk. To zupełnie inna musi być instalacja i zupełnie będą inne ceny. Drążek prysznicowy. Bardzo często te wszystkie elementy, słuchajcie, łazienkowe są sprzedawane osobno, a szczególnie jak sobie wymyślicie zestaw, że macie wannę, kabinę, prawan na wannowy i chcecie mieć baterię prysznicowo-wannową z deszczownicą podtynkową, to takie gotowe zestawy raczej ich nie znajdziecie w internecie. Wtedy muszą być te elementy ze sobą kompletowane. I one mogą być od jednego producenta albo od kilku. I wtedy te wszystkie elementy, włącznie z tym podtynkiem, one generują Wam jakąś kwotę. Czyli na przykład mamy tutaj umywalkę
Zobaczcie, gdzieś była umywalka i szafa akurat w komplecie. Bateria umywalkowa. I ta bateria umywalkowa podoba Wam się pod tym kołem. I widzicie, ona kosztuje 390-400 zł. Ale musimy mieć ten system jeszcze podtynkowy. I ten system, patrzymy, że on kosztuje prawie 300 też, czyli 600. No ale my te baterie w sumie mamy dwie. No to 1200. No i mamy dwa zlewy. No ten zlew mi się tak strasznie podobał. On nie był drogi, tak jak kiedyś przyszła mi klientka. Powiedziała, on nie był drogi, widziałam znajomej. Mówię, wie pani, no tu w budżecie to mi ledwo tam 350 zł się mieści na tą umywalkę. Nie, on na pewno nie był drogi. Wstaćmy takie dwa. Ja sprawdzam cenę i widzę, że umywalka kosztuje 2500. No to mamy 5, tak? 5 plus 1200 to mamy 6200. Do tego wanna wolno stojąca, nawet jakaś najtańsza, ale dobrej jakości, powiedzmy 3500. Do wanny wolno stojącej chcemy mieć baterię wolno stojącą, która nam się wydaje, że będzie kosztowała, nie wiem, 600 zł. Porządna bateria kosztuje 2, 3, 4 i w górę. Czyli wanna po 3,5, bateria po 2, mamy 5,5. Więc nieraz wydaje nam się, że to będą jakieś pojedyncze elementy, albo nawet no niech ta wanna kosztuje 6,5 czy 10 tysięcy. Jakoś się wszystko policzy. No ale jak w domu się za chwilę okazuje, że mam 3 łazienki, razy metraż, razy płynki, razy robocizna, te kwoty, słuchajcie, zaczynają się robić przeolbrzymie. I ja teraz Wam tu coś pokażę. Okej. Ja zaraz Wam tutaj coś pokażę. Ale najpierw sprawdzę. Ciężko mi tutaj, słuchajcie, operować pomiędzy tymi wszystkimi monitorami, wykresami i Wami. Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać. Będzie mi miło, jak udostępnicie. Wczoraj miałam live'a Q&A na zamkniętej grupie, więc dzisiaj jakiś taki dzień, że wszyscy chyba pracują. Ze względu na to, że było wolno i teraz nadrabiają staty. Będzie miło, jak to udostępnicie. Możecie to udostępnić i mnie oznaczyć, też będzie mi miło, będę widziała, że Wam się to czegoś przydało. Te osoby, które będą mogły to obejrzeć, będzie im po prostu łatwiej podjąć pewne decyzje i zaprojektować te rzeczy. Teraz tak, ja chcę Wam jeszcze pokazać, będę to, przepraszam, będę to kontynuowała i pokazywała go Excela, ale tutaj chcę Wam pokazać jeszcze ten rzut. Wiadomo, że te rzuty, które tutaj pokazuję, one są stworzone przeze mnie, przez profesjonalistów, przez projektantów i Wy sobie takich sami nie zrobicie, ale jak obejrzycie sobie lekcję o układzie funkcjonalnym, o tym, że macie zdobyć te rysunki od dewelopera i zrobić sobie jakiś rysunek nawet w skali, to on Wam właśnie pokaże, ile tych produktów tak naprawdę będziecie musieli w tym Excelu wpisać. Bo to, że mamy salon, to nie oznacza, że na salon będzie jedna lampa, tak jak zrobił Wam deweloper, że macie, nie wiem, jeden punkt i koniec. Chociaż no, różnie to bywa. Kurczę, ja mam pokaz slajdu, widzę, że mi teraz miga. No. Da się jakoś to zrobić, by to nie migało. Bo cały czas mi to miga. Teraz chwilkę. Pętla, odtwarzanie losowo. Nie, ja nie chcę pętli. Ręcznie. Spróbujmy tak, może nie będzie tego przechodzenia. Jak sobie naszkicujecie różne elementy, na przykład, że tu chcecie mieć oświetlenie, dwa punkty nad stołem, tu tą część doświetlić, tu gdzieś doświetlić, to nagle Wam się robi około 3-4 punktów. I wtedy te 4 lampy musicie umieścić właśnie w Waszym Excelu. Już Wam to pokazuję. Czyli nawet jeżeli tutaj w tym wzorze macie pojedyncze oświetlenie, pojedyncze punkty, lampy, Wy musicie dodać tyle lamp, ile potrzebujecie. Jeżeli chcecie, żeby to była lampa wolno stojąca przy salonie, dodajecie ją. Jeżeli chcecie mieć oświetlenie gdzieś LEDowe, przepraszam, też musicie to dodać, żeby te wszystkie elementy dawały Wam jak najbardziej realną sumę na samym końcu. I teraz tak, powiedzmy, że my sobie te wszystkie elementy wypisaliśmy, to kolejny problem pojawia się jaki? No ale skąd ja mam wiedzieć, jak ja mam tutaj kwotę wpisać? I teraz znowu odniosę się do lekcji kursu, w którym opowiadałam o inspiracjach oczywiście,
których opowiadałam, żebyście sobie te elementy w tym katalogu wkładali. I teraz, jeżeli Wam się podoba jakaś ta lampa, powiedzmy ta, i ona kosztuje 500 zł, wpiszcie to. W ogóle wpiszcie te rzeczy, które Wam się podobają. Ale jeżeli się okaże, że na samym końcu ta kwota to nie jest 130 tysięcy, tylko 230 tysięcy, to możecie zrobić sobie taki prosty patent i po kolei odejmować od każdej pozycji. Chyba że macie w katalogu, tak jak kiedyś Wam sugerowałam, więcej produktów, czyli macie lampę za 500 i lampę za 200, zamieńcie sobie ją na 200. Macie sofę za 10 tysięcy, macie sofę, która kosztuje 4 tysiące, która Wam się też spodobała, też była w pięknym zielonym albo różowym kolorze, które teraz są modne. Możecie je zamienić. I tak po kolei te produkty będziecie zamieniać. Jakich rzeczy nie jesteście w stanie w cudzysłowie wyczarować, wymyślić, wiedzieć, ile to będzie kosztowało? Na przykład kosztów ekipy remontowej. Tak jak farby jeszcze możecie policzyć, ale też bym sugerowała jednak, żeby to Wam policzyła ekipa remontowa, żebyście nie tracili tego czasu, to samych kosztów robocizny nie zrobicie i one będą skrajnie różne w różnych ekipach. Więc sugeruję, to mówiłam też w lekcji dotyczącej tego, jak szukać ekip remontowych, jakie pytania im zadawać, jak współpracować. Możecie wysłać po prostu zapytania do trzech jakichś firm, które są godne polecenia, dwóch firm, które są godne polecenia i wysłać im nawet swój ręczny szkic z układem, pokazać im zdjęcia. Najlepiej, żeby przyjechali na budowę i zobaczyli te wszystkie elementy, żeby zobaczyli, czy tam gdzieś nie pęka, czy nie trzeba gdzieś jakieś siatki położyć, czy żeby oni Wam stosunkowo szybko, na samym początku podejmowania różnych decyzji, podali cenę. Nawet jeżeli ta cena będzie orientacyjna, możecie doliczyć 10%, 20%, 30%, nawet w skrajnych przypadkach 50%, ale będziecie mieli jakąś kwotę, którą będziecie mogli tutaj w tym budżecie wpisać. I wtedy będziecie wiedzieli, ile tych pieniędzy Wam wykonawca zabierze. I teraz tak, jeżeli mamy 80-metrowe mieszkanie, to naprawdę w dużym mieście, już nie mówię nawet o Warszawie, zrobione mieszkanie powiedzmy w stanie deweloperskim, trzeba przerobić instalację elektryczną, najczęściej trzeba przerobić wodkę, chyba że to nie przerabiacie, ale najczęściej jest to przerabiane. Szpachlowanie, tynkowanie, malowanie ścian, położenie podłóg, nie wiem czy to jest deska, czy panel i tak dalej, płytki, dużo mozaik, jakieś dekoracje, płytki wielkoformatowe, gresowe i tak dalej. To wygeneruje Wam, ta robocizna Wam wygeneruje bardzo duży koszt. I z mojego doświadczenia wiem, że bardzo często mamy bardzo małe, słuchajcie, jakieś skrajne budżety. Podam Wam przykład. Tu jest 86 metrów, budżet 100 tysięcy. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, to jest poniżej 1000. To jest bardzo, bardzo mało. I jak przychodzi, mamy 100 tysięcy i przychodzi nam ekipa i ona nam zabiera 40 tysięcy i zostaje nam 60 tysięcy, a nasza kuchnia marzeń się okazuje, że kosztuje 40 tysięcy, zostaje nam 20 tysięcy i tak naprawdę mamy podłogi, drzwi, nie mamy nic, nie mamy nawet łazienki. Więc jeżeli my mamy ograniczone zasoby i chcemy się wprowadzić, chcemy fajnie, wygodnie mieszkać, to pokombinujmy tak, żeby sobie zaoszczędzić. Ja teraz Wam pokażę Wam mieszkanie tak na szybko. To jest, przejdę przez kilka pomieszczeń. To jest przedpokój mieszkania właśnie takiego 86-metrowego, taki dwupoziomowy dom. Ja pokazuję te fragmenty, które były projektowane. Ten dom jest trochę większy, tam jeszcze chyba dochodzą jakieś pomieszczenia, ale mamy niewątpliwie tutaj kotę w granicach 1500 zł. Zobaczcie, przedsionek jest tak mały, że nam się żadna szafa nie mieści, na pewno jest jakieś oświetlenie, mamy drzwi przeszklone i mamy jakąś tanią szafkę, powiedzmy tutaj na buty, która nie jest na zamówienie. Wchodzimy sobie do łazienki. Mamy tutaj, ja pokażę Wam dwie łazienki, parter, piętro. Zobaczcie, mała łazienka, mały metraż. Możemy naprawdę niedrogim kosztem zrobić tą łazienkę. Zobaczcie, jest bardzo mało płytek. Są cokoły, wprawdzie tutaj przy podłodze, ale wszędzie jest farba, która jest całkowicie zmywalna. I tych płytek też dużo nie mamy, także mamy i stosunkowo ekonomiczną baterię. Wcale nie musimy mieć tutaj podtynków. Zobaczcie, tylko mamy natynk. Mamy kabinę, która się nam tutaj otwiera. Mamy, zobaczcie, nawet z takich rzeczy to mamy wprowadzone, że mamy słuchawkę bidetową, bo nie było opcji zrobienia bidetu, no jak widzicie, łazienka jest bardzo mała. Także można to zastosować.
Elektryka była minimalnie zmieniana tam, gdzie było trzeba. W salonie były dodane dodatkowe punkty świetlne, bo było ich troszeczkę za mało, ale meble w większości są gotowe. Są to meble z różnych miejsc, już teraz nie będę Wam tutaj pokazywała co, gdzie, jak, ale są to stosunkowo niedrogie meble. Kuchnia, bardzo rzadko to robimy, ale jest to kuchnia z IKEA. To Wam od razu mogę powiedzieć. Kuchnia, która musimy jakby dopasować do stanu istniejącego. Czyli ten element, który jest tutaj, to wiadomo, że już jest na zamówienie. I ten element, który jest tutaj z boku, nie wiem, czy to będzie widać, też będzie na zamówienie tutaj. Albo robimy blendy w IKEA. Najczęściej zrobią Wam blendę, bo nie mają po prostu takich szerokich modułów. I cena będzie bardzo duża. Różnica będzie w cenie pomiędzy stolarzem a IKEA, jeżeli te meble byłyby wylakierowane. Jeżeli one będą w laminacie, to ta cena się może różnić 3, 4, 5 tysięcy. Wyspa też jest zrobiona jak gdyby gotowa, czyli dużo elementów to są elementy gotowe. Szkło jest na zamówienie i nie jest z IKEA. I teraz tak, zasłony, okna, wszystko co jest na oknach, plisy, rolety. Sprawdźcie sobie te ceny, bo one Wam wygenerują kolejny koszt. Często robimy coś takiego, że zostawiamy to na końcu. Okej, my możemy to zamówić nawet w drugim etapie, nawet za pół roku. Ale policzcie sobie, ile to będzie Was kosztowało, bo wtedy będziecie wiedzieli, ile tych pieniędzy musicie tak naprawdę wygenerować. Ja sobie tylko na chwilę sprawdzę. Czy nie ma jakichś pytań? Może na komórce to będę oglądać. Będzie mi może łatwiej. Dobra, pokazuję dalej. Zwróćcie uwagę na to, jakie są drzwi. Czy schowaną ościeżnicą, czy nie. Czy ta ościeżnica jest z zawiasami widocznymi, czy nie. To zawsze jest kilkaset złotych więcej. Bardzo często nam się wydaje, że widzimy skrzydło jakieś w supermarkecie i to kosztuje 500 zł, i te drzwi będą kosztowały 500 zł. A później się okazuje, że ościeżnice kolejne 500, podcięcie tam ileś. Pochwyt, zamek jakiś magnetyczny, ileś, rozeta, ileś, a za tą szybę, żeby ona była jakaś tam mleczna albo jakaś, ileś. Montaż drzwi takich z przylgowych będzie najtańszy, bez przylgowych będzie droższy, nie wiem, czy teraz nie mieszam. Droższe będą na pewno wszystkie elementy, które są schowane ościeżnicą i tak dalej. I wtedy się okaże, że ten montaż kosztuje 200 zł, ten kosztuje 280 zł, ten kosztuje 320 zł. I jeżeli na przykład mamy 10 par drzwi, no to mamy różnicę już na przykład 2, 3, 4 tysięcy na wszystkich drzwiach. I na to na samym montażu, bo na drzwiach oczywiście może być jeszcze większa różnica. Więc te elementy musicie sprawdzić i wpisać sobie. Ale tak jak mówię, żeby się nie przerażać, zaczynamy od tego, że wypisujemy sobie pomieszczenia i co nam przychodzi do głowy, co tam musi być. Nie musicie się męczyć, możecie sobie pobrać tutaj na mojej stronie wzór Excela i go zmodrować. To jest taki jak gdyby opcje cenowe, więc możecie sobie wpisać te produkty, które Wam się udało znaleźć w opcji najtańszej i w opcji na przykład średniej, tak? Że tu mi się droższa sofa podobała, droższa lampa, droższe jakieś elementy, droższe piękne płytki, na przykład za 300, nie wiem, 500, 600 zł. I możemy sobie podzielić jak gdyby, co ma być lepszej jakości, co może być u nas droższe, a na czym możemy zaoszczędzić, na czym nam na przykład nie zależy, tak? I wtedy możemy te kwoty sobie tutaj podzielić. Ale wymieniajmy wszystkie, słuchajcie, elementy. Możecie sobie tutaj po prawej stronie też zrobić linki, czyli powkładać te produkty, które Wam się podobają, podlinkować. Tylko muszę Was uczulić na jedną rzecz. Te linki przestaną mi tak działać. Nie mówię, że wszystkie, nie wiem kiedy, ale sklepy ciągle zmieniają asortyment, zmieniają pozycję danych produktów na inne miejsca. I przez to te wszystkie elementy na przykład albo znikają, albo nie są w sprzedaży, albo są w innym miejscu. Dlatego warto jednak robić sobie takiego moodboarda, taki katalog z inspiracjami, gdzie mamy opisane na przykład nazwę tego produktu. Wtedy będziemy mogli sobie ten produkt, słuchajcie, odszukać. Odszukać poprzez albo zdjęcie, albo poprzez nazwę. Ja może Wam pokażę, jak to zrobić, bo to jest dosyć ważne. Mamy zdjęcie i powiedzmy, że to zdjęcie nie będzie nam się wyświetlało. Tutaj dobrze by było zrobić jakiś sobie tam opis. Czyli, że na przykład jest lampa. O, to najlepiej sobie skopiować. Wrzucić sobie tutaj do opisu.
I jeszcze tam najlepiej dopisać cenę. Kurczę, wyszłam z tego niestety. I teraz tak, zakładamy, że tego nie ma, ale mamy zdjęcie. To zdjęcie zapisujemy sobie na dysku, nie zmieniamy nazwy. Wchodzimy na Google Image. Przeciągamy zdjęcie. Przeciągamy zdjęcie. I widzimy, że ta lampa pojawia się na wielu sklepach. Jeżeli by się okazało, że to nie działa, to wchodzimy na produkt i powiedzmy, że tu mamy error, czyli nie widzimy tego, że niedostępny, niewidoczny, nie ma. To u góry tutaj możemy sprawdzić nazwę. Czyli bierzemy sobie nazwę, która tutaj jest, kopiujemy tą nazwę, klejamy ją tutaj u góry i zobaczymy, co nam się wyświetliło. I tutaj widzimy, że ta lampa się gdzieś pojawia. I w ten sposób możecie to poszukać. Dajcie znać, od którego momentu jeszcze ewentualnie to mam powtórzyć, bo nie wiem. Bo mi się tu coś cofnęło. W ogóle mi komentarze widzę, że nie działają. Tak, sprzęt. Ostatnio przed każdym live'em muszę restartować komputer, żeby udostępnianie ekranu działało. No ale... nic nie poradzę. Zaraz sobie sprawdzimy, jakie są wasze komentarze, żeby... Nie wiem, od którego momentu przestaliście oglądać, albo nie słyszeliście, ale to już sobie najwyżej później w odsłuchu zrobię. Ja pokażę dalej projekt. Tu mamy to wnętrze, ono jest zrobione w stylu takim skandynawsko-nowoczesnym i postarajcie się wszystkie elementy, które chcecie włożyć, policzyć. Nawet jeżeli tych elementów będzie za dużo, zawsze możecie odjąć. Lepiej, żeby były trochę więcej niż trochę mniej. Czyli wszystkie oświetlenia, wszystkie regały, półki, jakąś skrytkę pod schodami, którą kiedyś będziecie sobie tam robić, schody i kominek. I teraz niektóre elementy mogą wam wygenerować większy koszt. Czyli jeżeli, zobaczcie, pokażę wam teraz tutaj dom, który ma 160 metrów i też wychodzi tam w granicach około 1500-1800 za metr kwadratowy, w zależności jakie wersje będziemy wybierali. I w takim domu te koszty rozkładają się zupełnie inaczej niż w 46-metrowym mieszkaniu. Tutaj mamy też elementy takie, które bardzo generują koszt, czyli są to schody i kominek. I w skład właśnie kominka, nawet jeżeli kupimy bardzo tani wkład kominkowy, będzie nam wchodzić nie tylko wkład, ale cała obudowa, rury, podłączenie i to, co się na tym będzie znajdowało, czyli czy to będzie jakaś masa, czy to będzie kamień, czy to będzie jakiś, nie wiem, spiek, co tam będziemy chcieli zrobić. I często wpisujemy sobie, a kominek tam będzie kosztował 8 tysięcy czy ileś, bo sprawdziliśmy, nie, podłączenie wkład 3,5, podłączenie ileś będzie 8. A później się okazuje, że mamy na przykład w domu rekuperację, że jest zasysanie tego powietrza, że ten wkład kominkowy on nie może być taki tani za 3,5, tylko się okazuje, że już nagle cena rośnie do 8 tysięcy, że do tego dochodzą takie i takie elementy, że my w sumie to byśmy chcieli mieć w czarnym kamieniu albo w czymś i sama obudowa kosztuje 8, 3, 4 czy 5 tysięcy. Te pozycje sobie wpiszcie i nawet jeżeli nie znacie odpowiedzi w tym momencie, jak to przeliczyć, to będziecie wiedzieli, że one realnie istnieją i możecie pojechać do kamieniarza, sprawdzić, dać do wyceny, pojechać do firmy, która sprzedaje, montuje kominki, ile to wszystko kosztuje i sobie te ceny wpisać. I wtedy, jak już będziecie mieli wpisane, to będziecie widzieli, a to rzeczywiście, no to tutaj jak zaszyleję z tym kominkiem, to muszę zaoszczędzić na podłodze, tak, ale jak zrobię piękną podłogę, no to muszę uważać, żeby nie przeholować z na przykład drzwiami, tak, albo z jakimiś meblami na zamówienie. Schody też mogą was kosztować, słuchajcie, 12 tysięcy, 16 tysięcy, 25 tysięcy, 35 tysięcy, 45 tysięcy. Wszystko zależy, jaki model wybierzecie. Więc jak macie w katalogu z inspiracjami jakieś inspiracje zrobione, macie ten rzut od dewelopera, możecie iść do firmy, która robi schody, która ma fajne realizacje, które wam się spodobały i poprosić o wycenę. I wtedy będziecie od razu wiedzieli, czy to jest 16 tysięcy, czy 45 tysięcy, a może jeszcze więcej. I wtedy możecie sobie zadać pytanie, ok, no dobra, te 45 to trochę za dużo, myśleliśmy o 35 tysiącach,
Jak my możemy te koszty zoptymalizować? Może nie powinny schody wychodzić ze ściany, być, nie wiem, podkuwane w jakichś elementach, tylko powinny być na konstrukcji na przykład drewnianej samonośnej, tak? Można pewne rzeczy zmniejszyć, będzie to troszeczkę inna estetyka, co nie znaczy, że to nie będzie dobra jakość i że to nie będzie fajnie wyglądało. W ten sposób możecie sobie to posprawdzać. Ja sobie zaraz sprawdzę. Nie było słuchać mniej więcej od wyszukiwania w Google Image. Dobrze, no to ja to powtórzyłam, także mam nadzieję, że będzie ok. Jak oglądacie powtórkę, to po prostu na pewno sobie kawałek przewiniecie. Ja później to będę montowała i już umieszczę taki film, który będzie z wyciętymi elementami. Cześć Aniu. Jeżeli macie, słuchajcie, pytanie, to dajcie znać. Wydaje mi się, że te najważniejsze rzeczy ja tutaj omówiłam. To, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, to może o samych jak gdyby kwotach, żeby troszeczkę Wam podpowiedzieć. Wiem, że to dla Was jest trudne, ale spróbuję Wam jeszcze to pokazać. Może na ten budżet. Zobaczcie, jeżeli mamy bardzo mały budżet i musimy się wprowadzić, podzielmy go po pierwsze na dwa elementy. Budżet podstawowy i budżet rozszerzony. W budżecie podstawowym wypisujemy wszystko, co musimy mieć, żeby zamieszkać. Czyli podłogi, drzwi, powiedzmy łazienka, kuchnia. Chociaż znam osoby, które kuchnię kupowały później. Żeby móc zamieszkać, jeżeli naprawdę musimy. Nieraz, słuchajcie, warto, żeby poczekać na dobrą ekipę, wynająć sobie mieszkanie, nawet jeżeli nie mamy gdzie mieszkać, się na jakiś najem kończy, albo sprzedaliśmy szybko mieszkanie, albo dom i po prostu nie mamy gdzie mieszkać, to możecie sobie sprawdzić, ile będzie kosztowało wynajęcie na 2 czy 3 miesiące i poczekanie i nie ryzykowanie, że coś będzie nie tak, niż branie kogokolwiek na szybko, bo później nie jesteśmy zadowoleni z efektu, a to jak mieszkamy naprawdę będzie wpływało na to, jak będziemy żyć. I pokażę Wam, jak będziemy się czuli, jakie będziemy mieli relacje z bliskimi. I teraz zobaczcie, na przykładzie tego projektu. To nie muszą być wszystko rzeczy na zamówienie. Możemy oczywiście kuchnię zrobić na zamówienie i tutaj w tym projekcie jest, ale jakieś elementy możemy sobie znaleźć na jakimś Allegro. Mogą być to gotowe elementy, sofa może być bardzo wygodna, ale na przykład może być troszeczkę w tańszej tkaninie, na przykład za 3,5 tysiąca. Lampy, które tutaj wiszą, nie muszą każde kosztować po 3, możecie kupić sobie tańsze. Oczywiście będzie jakaś inna jakość tego, ale dla niektórych ta jakość będzie wystarczająca, dla niektórych nie, dlatego tutaj musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli w budżecie sobie wpisaliście 3 punkty świetne, każde po 300 zł, no to się tego trzymajcie, nie wkładajcie 3 lamp po 3 tysiące. Bo później Wam zabraknie na jakieś inne elementy. Zwracacie, słuchajcie, na to uwagę. Taki element. Może macie jakiegoś zaprzyjaźnionego stolarza, który Wam wykona, a może lepiej kupić gotowe, tak? Bo wyjdzie Wam po prostu tani. Stół. Taki stół może kosztować 1500, 2000, 3000, 6000, 5000. Wszystko zależy, u kogo jest zrobione, z jakich materiałów, jak jest klejony, jak jest malowany i tak dalej. Też, jeżeli cena jest dosyć niska, no to nie spodziewajmy się, że to będzie jakoś od rzadki, że ten blat, no nie wiem, będzie z jednego kawałka drewna, chociaż i tak nie będzie, ale że on będzie po prostu nie wiadomo jaki. Tutaj też materiały, z których są wykonywane produkty, będą miały znaczenie i to od Was zależy, na jakie kompromisy chcecie pójść. Pokazywałam Wam fajną blogerkę i mówiłam o tym, że możecie dużo rzeczy zrobić sami, możecie się zainspirować, możecie pewne rzeczy zlecić, ale wpiszcie to po prostu w budżet. Zapytajcie się wykonawcy, czy on Wam na przykład, nie wiem, pomaluje jakieś ściany w paski, albo znajdźcie osobę taką zdolną, kreatywną jak Patrycja, która na przykład Wam może takie rzeczy namalować, tak? Może to nie będą drogie pieniądze, ale jakąś pulę pieniędzy na to możecie przeznaczyć. Tu powinnam mówić, bo tu jesteście. Czyli na przykład przeznaczam na dodatki, nie wiem, 200 zł na każde pomieszczenie, 500 zł na każde pomieszczenie i wtedy będziecie mogli sprawnie i kompleksowo urządzić to wnętrze. W danym budżecie nie będziecie tego przekładać na wieczne nigdy albo wkładać jakichś substytutów, nie wiem, lampy stojące, jakieś tam grafiki, obrazka,
że z nadzieją, że to wymienicie za chwilę. Najczęściej się tego nie wymienia i to tam wiecznie działa. Ja nie mówię, że wszystko musi być na tip-top zrobione i że moderowanie, przerabianie, pokazywanie tego wnętrza na nowo, ciągłe zmiany nie są dobre, bo znam takie osoby, które non-stop urządzają swoje wnętrze i wcale nie są projektantami wnętrz, tylko są osobami, które kochają właśnie takie zmiany, kupują jakieś roślinne dekoracje, zmieniają akcenty kolorystyczne. Dlatego też ważne jest, żeby uważać z kolorami albo grupować je, to co mówiłam w lekcji na temat kolorów, żeby móc je w łatwy sposób wymieniać, żeby tam w tym wnętrzu coś ciekawego się działo. Ale to, co ja dzisiaj opowiadałam, bardziej chodziło mi o to, żeby ten plan stworzyć, zrobić go jak najlepiej i później go jak najszybciej zrealizować i mieć poczucie satysfakcji, bo satysfakcję będziecie mieli wtedy, kiedy Wam jak najmniej tych pieniędzy zabraknie, albo czego Wam życzę, żeby tych pieniędzy Wam na to urządzenie nie zabrakło i żebyście mogli w swoim budżecie to zrealizować. Dobrze, ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Udostępniajcie koniecznie. Facebook mi obcina zasięgi straszliwie. Właśnie to widzę. Ale i tak mam nadzieję, że po tym live'ie będzie dużo jak gdyby udostępni i tak dalej. Jeżeli dodacie więcej komentarzy, zadacie pytania, to też Facebook pokaże to innym osobom, ale nie ukrywam, że liczę na to, że udostępnicie i pokażecie osobom, które będą potrzebowały tej wiedzy, które są na etapie budowania domu, urządzania się, urządzenia wnętrz, kupowania mieszkania, żeby mogli to zrobić lepiej. I przytoczę Wam teraz, słuchajcie, teraz mi przyszło coś do głowy, przytoczę Wam opinię o kursie, tylko czy ja ją teraz znajdę? Opinię o kursie jednej z moich kursantek, ale ja nie wiem, czy to tutaj będzie. Czy ja to tak szybko znajdę? Ani. Ale nie całość, bo nie chcę Was tutaj zanudzać, tylko chcę Wam fragment przeczytać. Dotyczący budżetu oczywiście. Uważam, że taki kurs powinna przejść każda osoba, która planuje remont czy metamorfozę swojego wnętrza. Niby widziałam sporo, że trzeba patrzeć tu i tam, szukać inspiracji, gdzie je sobie zapisywać, ale Agnieszka w swoim kursie pomogła mi to wszystko uporządkować, posprzątać w głowie i nie tylko. Nauczyła mnie nie bać się kombinować i próbować okej, ale ja bym chciała o tym budżecie. Dlaczego to jest ważne? Bo ona też się tutaj, słuchajcie, nie za bardzo chciała ten budżet robić. O, zaskoczeniem był dla mnie temat budżetu. Początkowo myślałam, naprawdę muszę go robić. To jest standardowe. Nikt nie chce tego robić, ja też nie lubię tabelek, liczb, obliczenia i dodawania i tak dalej. I Ania pisze tak. Tak, trzeba, ale z materiałami od Agnieszki, które są w kursie, to proste. Kolejny odcinek, który mnie bardzo zainteresował, to dobór kolorów do wnętrz i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie. Mamy jakieś swoje przeświadczenia, coś nam się wydaje, bardzo często nam się wydaje, że to będzie kosztowało tyle, a to będzie wyglądało tak, a z tym nie będziemy mieli problemu, a później nas życie zaskakuje. Czy nie jest fajniej pewne rzeczy sobie zorganizować, zaplanować, a później mieć ten efekt wow, coś, co nam się naprawdę, słuchajcie, podoba i jest fajne? Pomyślcie. I nawet jeżeli nas nie stać na projektanta wnętrz, nawet jeżeli musimy wszystko sami zrobić, nie mamy jakiegoś wyczucia koloru, nie wiem, estetyki czy czegoś, to dużo rzeczy możemy zrobić lepiej, jeśli będziemy właśnie organizować to wszystko i planować. Czego Wam życzę, pięknych wnętrz, żebyście zrobili to fajnie, ciekawie i żeby te budżety nie były przekroczone i żebyście mogli spełniać swoje właśnie marzenia w Waszym przyszłym mieszkaniu albo domu. Do zobaczenia w następny wtorek o godzinie 18. Będę miała kolejny dla Was ciekawy temat, już niedługo się o tym dowiecie. A już dzisiaj wszystkich zapraszam na piątkowe Q&A, w którym będę opowiadała, tylko muszę sprawdzić, czy ono będzie o 11. Bo coś mi się wydaje, że będę musiała je przełożyć na inną godzinę. Sekundka. Będę odpowiadała na pytania i odpowiedzi. Jest to zamknięta grupa Urządź swoje mieszkanie z Agnieszka Pasieka-Adamek. Za piątek się spotykamy. Mam nadzieję, że teraz ten piątek też się uda. Cześć Paulina. Będziesz mogła sobie obejrzeć powtórkę.
i tam będę odpowiadała na Wasze pytania. Ostatnio live trwało chyba godzinę 40. Ja ogólnie robię takie godzinne live, ale jak się coś mi przyciągnie, to wtedy robię troszeczkę dłuższe. I tam możecie zadawać swoje konkretne pytania dotyczące aranżacji wnętrz. Ja Wam gorąco dziękuję. Liczę na Wasze udostępnienia, lajki i komentarze. I życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.